Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dargo, zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Vag Ban Cheaters, czyli CSGO Overwatch. Ja pytacie, w ostatnim odcinku trafiliśmy na niezłego faceta, to się na samym końcu dopiero odpalił, jako że włączył aimbota, bo w drugiej drużynie mieliśmy spinbota odpalonego, nawet tam nie było chyba jednego, tylko więcej. No i w tym odcinku zobaczmy, co mamy nowego. Oczywiście poczekamy. Oczywiście widzicie, że mój status jest niedostępny, bo ja sobie po prostu chwilowo wyłączyłem Steama, że po prostu ludzie mi nie pisali. I żeby po prostu mieć spokój. No to zobaczmy, co w tym odcinku będziemy mieć. Okej, okay, już został zgłoszony na samym początku. Tylko w tym jesteśmy na mapie Inferno. Na stare kochane Inferno starem. Nie wiem dlaczego mamy mało FPS-ów. Nie wiem, mam przeciążenie systemowe. Zdarzałem się raz na jakiś czas, ale obraz jest czysty. Okej. Okay. Na razie wygląda dość spokojnie. Jako w tym, jako nawet na rozgrzewkę. Ale wiecie co? My na razie sobie przewiniemy. Dlatego, że rozgrzewki nas nie interesują, to po prostu normalny mecz. Okej. No to zobaczmy, o co dokładnie chodzi. Więc tak, ja już zgłoszono od samego początku. Kupuję Keplara. No i zobaczmy, co będzie. Okej. Już wiedział o tym, że wyjdą tam dwóch, dlatego, że widział jednego głowę. Ładny head. Ładnie ma celownik. To jest... Musi być to jakaś dobra klasa. No, nieźle. Ładnie mu wlazy. Zobaczcie, wszyscy pod celownik już 4 heady. Ciekawe. To było nawet dość normalne. Dlatego, że facet w praktyce miał wszystkich pod tym. Celownik mu nie wariował. Nie wygląda, że miał aimbota na pierwsze oko. Że trzeba zobaczyć z celownikiem. Okej, okay, kupuję MPK jak na wejście. To jest oczywiście granata, jak normalnie się to robi. Ale wali mnie źle heady. Ale cały czas to, że ma celownik. Okej, wiedzą, że to już jest B. To oczywiście się cofa. Tu troszeczkę za szybko przestrzelił, ale nie wygląda mi na walla. A i bota też nie sądzę, bo by od razu by strzelił mu headshota. Ładnie, to było ładne. Ładna kontrola nad movementem, to muszę przyznać. Jako jump shot, czyli na... jako wersji jump moving. Zobaczę, co nasz znajomy robi. Mógł go słyszeć, z tym bardziej, że on biegł wystarczająco szybko. Okej, okay, wierzę, że... Ale facet ma 100% headshoty, to jest trochę dziwne. Ani jeden celownik nie idzie nie idzie w podziemie. Chyba, że albo to są Silwy, na których gra, jako Smurf. Albo facet ma dobrego skilla. Nie wygląda mi, żeby facet na sam początek cheatował. Oczywiście ma wysokie headshoty. Oczywiście sprawdzał. Okej, wiedzą już, że idą midem. Więc będzie on na blisko banana. No oczywiście będzie musiał cofnąć się na A, bo będą potrzebować wsparciem. Nie zostaje na B. Normalna taktyka. Podpali oczywiście, to było normalne. Dlatego, że wie o tym, że oni wtedy nie przejdą. Roger that. Okej.
To nie rozumiem, dlaczego on się cofa z B. Jako w tym. Ale pewnie mu powiedział, że będzie iść na banana, więc to było nawet normalne. Tylko czy naprawdę facet ma wola? Ciężko tutaj powiedzieć. Tym bardziej, że jeżeli facet ma, to naprawdę się świetnie ukrywa. Ale celownik naprawdę dobrze trzyma. Więc trzyma na linii głowy, jakby to był, nie wiem, wysokiej rangi. Z orzeł, albo nawet więcej. Oczywiście patrzę tą linię, czemu nie wyskoczą. Nie patrzę na ścianę, więc wallhack. Ładna kontrolka. Nie, facet nie ma ima. Bardzo dobry ma celownik. Naprawdę dobrze celuje. Nie robi głupot. Jako w tym. Facet jest po prostu smurfem, mi się to wydaje, panowie. Potem oczywiście napiszcie mi w komentarzu, czy według was robię błąd. Ale po prostu facet nie wariuje. Dobra. Okej, okay, mamy tu już pierwszą sprawę z Griffingiem. Zabił własnego po broni. Aha, ten się podpalił. Znaczy, ten strzał, ale nie trafił. Może to po prostu ten? Ale na cheatera mi nie wygląda na oko, już mówiłem. Już by gdy facet ten już by strzelił go przed smokiem. Oczywiście słyszy. No i ładnie. No, chyba powiedział, że facet po prostu ma tego. Jest po prostu gra z silverami. Po prostu niektórzy wyskakują tak w dziwny sposób. Który nawet można było spodziewać się po widoczności, że tam po prostu siedział. Oczywiście cały czas się cofa w to samo miejsce, nie siedzi nad tym. Ale ten rzut, w specjalnym momencie powiedział, że tam jest paka. No, to już zaczyna być lekko dziwne. Ale nie wygląda mi na oko. Nie wiem, panowie. Co byście wy o tym pomyśleli? Czy on naprawdę ma walla? Czy to tylko ten? Oczywiście, jak widzicie, już nie ma 100% headshotów. Dlatego, że przy tym nie trafił. Ale na imbota to nie wygląda. Granata nie rzucił, bo nikogo nie słyszy. Gdzie tylko smoka na protekcję. Może w apartach to już wiedział. Facet cały czas odjebuje same headshoty. Ale to ładny spray mu wyszedł. Jako w tym zatrzymaniem. No to zobaczmy, co teraz odwali dwóch na jednego. Oczywiście powoli, żeby nie dać się słyszeć, więc to są na pewno większa ranga niż Silver. Czeki. No i oczywiście dostał. Dobrze, panowie, słuchajcie, ja tutaj nie wiem, czy to można, według mnie to po prostu smurf, co po prostu miał masę szczęścia tutaj. Nie sądzę, żeby facet miał walla, ani aimbota. Oczywiście napiszcie mi to w komentarzu, co o tym myślicie, jeżeli zrobiłem błąd. To oczywiście zasygnalizujcie. Zawsze wiecie, że każdy może robić błąd nadzoru. Na wallhacka mi nie wyglądał. Aimbota nie, bo dlatego, że widzieliście, jego celownik nie szalał. Oczywiście były te headshoty, że prawie 100%owe, ale facet miał takiego fuksa, mi się wydaje. Z tym po prostu to nie był, tak powiedzmy, silver. Miał bardzo dobrą celność, jako w tym, jak było widoczności. Po prostu miał perfect kontrolę. Oczywiście też oceńcie to w komentarzu. No dobrze, ja państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten Overwatch wam się podobał. Oczywiście komentujcie w tym. Bardzo chętnie posłucham nawet waszych opinii. No i zobaczymy się w następnym Overwatchu. Siemandero!